Wywiad. Wnet. Wywiad. Wnet. Wywiad. Wnet. Zgodnie, proszę Państwa, z obietnicą jest w studio pan profesor Krzysztof Rybiński, kiedyś wiceprezes NBP, obecnie rektor uczelni Wistula. Co to jest uczelnia Wistula? Dzień dobry. Uczelnia Wistula to jest dawna Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna, położona na warszawskim Ursynowie, 200 metrów od stacji metra Stokłosy. A nazwę zmieniliśmy dlatego, że mamy dużo, wiele więcej kierunków niż kiedyś. Mamy filologię, mamy zarządzanie, także mamy stosunki międzynarodowe. Także tak bardziej po uniwersytecku. Także zmieniliśmy nazwę, żeby się wyróżniać i nazwa Uczelnia Wistula. A za nazwą angielską polskiej rzeki optowali właściciele. Właścicielem uczelni są inwestorzy zagraniczni, którzy uznali, że nazwa rzeki głównej w Polsce to jest dobra nazwa dla wyższej uczelni. Ilu studentów? 3,5 tysiąca. No to całkiem przyzwoicie, biorąc pod uwagę dużą konkurencję na rynku edukacyjnym obecnie. To prawda, konkurencja jest duża i wiele prywatnych uczelni krwawi. My mamy wiele ofert przejęcia uczelni i jesteśmy tym zainteresowani, żeby konsolidować ten rynek w Warszawie. Będziemy przejmować kolejne uczelnie. Radzimy sobie z demografią w ten sposób, że oferujemy usługi edukacyjne za granicą, czyli rekrutujemy Hindusów, tworzyliśmy Centrum Polsko-Indyjskie Chińczyków, otwieramy Instytut Konfucjusza, także poradzimy sobie. Umiędzynarodawiamy uczelnie, to jest bardzo ważne. Jak powiedział Konfucjusz, krok za mało i krok za wiele jednakim są błędem. Życzę powodzenia, ponieważ uważam, że byłoby dobrze, gdyby tak jak kiedyś w Stanach wszyscy żołnierze z wojny w Zatoce, że tak powiem, znaczy wojna w Golfie, to się tak ładnie mówiło, czyli wojna w Kuwejcie, mieli wyższe wykształcenie. Abstrahując od tego, jakie to było wykształcenie, bo w Ameryce to różnie z tym bywa. Tylko, że myśmy poszli w Polsce na ilość i mamy 2 miliony studentów, których duża część ma kiepską ofertę, co widać po wskaźnikach bezrobocia. Bardzo dużo ludzi po polskich uczelniach wyląduje na bezrobociu, więc my mamy ambicje kształcić ludzi, którzy zakładają własne firmy i z sukcesem znajdują pracę i odnoszą sukces na rynku. Także bardzo praktyczne nastawienie. Jest tak, ostatnie badania przeprowadzone wśród przedsiębiorców pokazały, że szkoły polskie dają wiedzę, ale nie dają umiejętności. Tak jest. I to tutaj chyba można tylko potwierdzić. Podam przykład. My chcemy, żeby każdy student, czy to jest filologia, informatyka, zarządzanie, czy stosunki międzynarodowe, miał kurs założenie i prowadzenie własnej firmy. Bo od polskich przedsiębiorców, tych młodych, między innymi zależy sukces całej gospodarki. Także będziemy starali się wyposażyć studentów w umiejętności potrzebne na rynku pracy, żeby odnieść sukces. To teraz tak, żeby miękko przejść do kwestii szerszych może, bardziej strategicznych. Co to jest bizus? Bizuka. Bizuka. Bizuka to jest połączenie biznesu i nauki. Aha. Więc pierwsze 3 literki słowa biznes i ostatnie kilka liter słowa nauka stworzyło słowo bizuka. Uważam, że takie słowo nam jest potrzebne, bo na styku nauki i biznesu powstaje wiele innowacyjnych projektów, które potem stają się firmami o kapitalizacji wiele miliardów euro czy dolarów, ale nie w Polsce. W Polsce to działa ciągle słabo. I więc tam powinniśmy inwestować. I dlatego właśnie uważam, że przyszłością Polski jest bizuka, czyli współpraca nauki i biznesu, a nie gaz łupkowy na przykład. I powinniśmy w tą bizukę mocno inwestować. Ale w ogóle pan ma taką tezę, że musi powstać pewna tkanka, która powoduje, że ta gospodarka działa, bo sam fakt włożenia miliardów, bądź nie wiem, odkrycia gazu łupkowego jeszcze niczego nie załatwia. Odkrycie gazu łupkowego może nam krzywdę zrobić, dlatego że znamy przykłady. Mówi się o tym, zaraza holenderska, gdzie w Holandii odkryto wielkie złoża gazu w Morzu Północnym i to doprowadziło do ruiny gospodarkę. Przestali gospodarować, tylko zaczęli wiercić dziury. I przestali się rozwijać tak naprawdę, tylko skonsumowali ten gaz, no i mieli z tym wielki problem. Także ta tkanka społeczna musi powstać w Polsce, żebyśmy się mogli rozwijać. To się nazywa fachowo kapitał społeczny. I badania pokazują, że w ciągu 20 lat zrobiliśmy olbrzymi skok. Podwoiliśmy naszą zamożność w relacji do krajów zachodu z 30% średniego dochodu Unii do 60%, a kapitał społeczny jak leżał, tak leży. I jak go nie odbudujemy, to za chwilę nam będzie ciężko rosnąć dalej. To jest, proszę Państwa, bardzo taka, powiedziałbym, istotna teza i ona się pojawia w różnych wypowiedziach różnych polityków.
że tak naprawdę bez kapitału społecznego nie ujedziemy i w tej chwili szereg programów rozwojowych na przykład opiera się nie na tym, żeby zbudować fabrykę w danym miejscu, tylko żeby stworzyć właśnie jakieś fundamenty kapitału społecznego. A teraz mam, że tak powiem, kwestię taką. Tutaj pan, mam przed sobą właśnie wywiad, którego udzielił pan Polsce, który, tak jak rozumiem, nawiązuje do tego, co się wydarzy w przyszłym tygodniu w Krynicy, czyli do forum ekonomicznego. No i pan tezę taką, powiedziałbym, nie nową tutaj lansuje, mianowicie, że należy ograniczyć bariery dla biznesu. No i? No, w tym zdaniu, które to jest pan... bardzo słuszne, tylko jak to tak... No, co mnie martwi w tym zdaniu, które pan powiedział, że lansuje tezę nie nową. Martwi mnie to, że ona jest nie nowa, bo my o tym mówimy od bardzo wielu lat i bardzo niewiele się w tym względzie dzieje, co pokazują dane. Bank Światowy robi taki ocenę, na ile przyjazne są dla biznesu regulacje w danym kraju. I Polska, nam podobno. No, Polska 5 lat temu, 6 lat temu była na miejscu 50 na świecie, potem spadliśmy na 72 i ostatnio nam o 2 oczka wzrosło na 70. Więc w ciągu 6 lat spadliśmy o 20 oczek. I to jest niedobrze, tak? Bo konkurujemy w globalnej gospodarce i musimy stworzyć warunki, żeby polski biznes mógł się szybciej rozwijać niż biznes w Malezji, w Chinach, w Niemczech czy we Francji, a niestety w Polsce przepisy przeszkadzają. Przykład, który często powtarzam, bo to jest przykład z realnego biznesu. W jednym z seminariów, które prowadziłem, przedsiębiorca powiedział, że w 1991 roku, jak budował fabrykę, to od zgłoszenia do uruchomienia produkcji, wypuszczenia pierwszego produktu 6 miesięcy. A teraz 18 miesiąc czeka na zgodę na zabudowę i jeszcze jej nie otrzymał. No to pokazuje, że w ciągu 20 lat potężny regres się dokonał i dzisiaj bardzo ciężko się prowadzi biznes, bo przepisy no, pętają, czy są takimi więzami, które nie pozwalają sprawnie działać. No tutaj można powiedzieć, że tak, przedwojenna ustawa o działalności gospodarczej to były dwie kartki papieru, z tego co pamiętam. Potem była ustawa Wilczka, która rzeczywiście coś chyba załatwiała w sensie pozytywnym, a potem był konsekwentny regres. Ilość zezwoleń, koncesji i tak dalej rosła w sposób lawinowy. Ale ja mam taką tezę wredną, że to po prostu kwestia taka, że ktoś musi zarobić na tym. A musi zarobić biurokracja, która się, że tak powiem, wypasa naszą pracą i naszymi, że tak powiem, no, jakimiś tam opłatami, które wnosimy w sposób formalny i nieformalny. Ja upubliczniłem pewne dane, bo one były jawne, ale ludzie nie patrzyli w tą stronę, bo one były zagrzebane głęboko w stronie internetowej GUS-u, ale ja je odgrzebałem, upubliczniłem. Od 2 lat ten temat, dzięki temu się toczy dyskusja. Jak to możliwe, że administracja publiczna w 90 roku w gospodarce centralnie planowanej liczyła 159 tysięcy urzędników, a obecnie liczy 460 tysięcy. No i to i oni faktycznie wykonują pracę, która polega na tym, że egzekwują przepisy i pilnują, żeby przepisy były stosowane. Skoro uchwalamy rocznie 1800 ustaw i rozporządzeń Rady Ministrów, no to nic dziwnego, że Armia Urzędników pilnuje tych przepisów. Jak będziemy te przepisy zwijać i unieważniać, bo one są, wiele z nich jest niepotrzebnych, szkodzi gospodarce i społeczeństwu, to również będzie mniej potrzebnych urzędników, żeby pilnować stosowania tych niepotrzebnych przepisów. Podobno wysunęliśmy się na pierwsze miejsce w Unii, jeśli chodzi o stosunek liczby urzędników do liczby ludności, z tego, co ostatnio gdzieś wyczytałem. No to bardzo szybko rośnie, natomiast jak się porównujemy z Francją, to powiedzmy tak, czy z Niemcami, biedny kraj nie stać na olbrzymią urzędników, bogaty kraj, jak ma takie preferencje, tego stać, chociaż i Francji już i Włoch nie stać, bo widać, co tam się dzieje, kryzys finansowy szalej. To teraz jeszcze ja bym chciał, żebyśmy wrócili do jednej rzeczy, którą pan się zajmuje od czasu do czasu, mianowicie Komisji Przyjazne Państwu. No, jakoś tak ostatnio niewiele o tym. Nie ma już show żadnego, nikt nie staje na stercie papierów. No, to był show medialny od samego początku, bo namacalne efekty pracy komisji, one jakieś tam były, ale wiele, no wiele nie, do przodu się nie posunęliśmy. Wpłynęły tysiące propozycji zmian, bardzo nieistotne i bardzo istotne i w zasadzie sposób procedowania moim zdaniem był strasznie nieefektywny i to nie rokuje na przyszłość dobrze, a symbolem zmian jest to słynne jedno okienko, gdzie Polska jest jedynym krajem, który
wydłużył procedurę zakładania spółki z o.o. w ciągu minionych kilku lat. Wszystkie inne kraje dramatycznie skróciły, a niektóre z na przykład z 50 dni do 4, a w Polsce wzrosło z 31 do 32 i potem przyszło jedno okienko i wzrosło o kolejne 2 tygodnie. Więc my robimy straszne błędy i to trzeba robić inaczej. Ja w tym wywiadzie proponuję ustawę o reformatorach w administracji publicznej, gdzie by, to się mówi empower po angielsku, czyli wzmocnić energię ludzi w 1000 urzędach naraz, dając im silne bodźce do tego, żeby u siebie na własnym podwórku zaczęli szukać oszczędności, uproszczeń i ci reformatorzy na mocy tej ustawy byliby za to odpowiednio wynagradzani. Jeżeli ktoś wskutek swoich działań zaoszczędzi dla państwa 20 milionów złotych, czy wygeneruje ekstra wzrost 100 milionów złotych, to jakąś drobną cząstkę tego w postaci premii powinien otrzymać. Jeżeli takie bodźce finansowe się pojawią, to wtedy armia urzędników rzuci się do reform i nam przecież o to chodzi. No właśnie, o tak bym powiedział. Natomiast pewnie jest też i tak, że w naszym kraju zatrudnienie w administracji publicznej, szeroko rozumianej rządowej, może tak, jest formą bezpiecznej po prostu pracy, bezpieczeństwa socjalnego. W związku z czym no, to stanowi dosyć silny motywator do tego, żeby się załapać w ten układ i w nim trwać. Nie ma tak, że tak jak na całym świecie, w Stanach na przykład droga biznesu jest tą drogą najbardziej lukratywną, najfajniejszą, tak tutaj bycie rządowym urzędnikiem jest the best. To prawda, bo to daje taką poczucie bezpieczeństwa, prawda, że mam tą pracę, co prawda być może nie zostanę dzięki temu milionerem, chyba że nielegalnie, tak? Ale za to będę miał co miesiąc dobrą pensję, bo średnia pensja w administracji publicznej jest wyższa niż średnia pensja w gospodarce, więc jeżeli są nieźle płatne stanowiska pracy, to pan musi być okej. Okay. Ja rozumiem, że jest zawsze grupa osób, która marzy o takiej pracy, nie każdy chce brać ryzyko i własnym majątkiem ryzykować czy w biznesie. Natomiast jest niedobrze, jeżeli proporcje są zaburzone. Jeżeli i liczba urzędników rośnie do rozmiarów takich, że to kosztuje kilkadziesiąt miliardów złotych rocznie. I na przykład, żeby dalej wypłacać te pensje, trzeba podnieść podatek VAT Polakom. Mniej więcej zatrudnienie 100 tysięcy nowych urzędników w ciągu 5 lat, to jest koszt ponad 5 miliardów złotych, to jest tyle, co podwyżka podatku VAT przyniesie. No to Polacy powinni powiedzieć zaraz, jeżeli ja mam płacić wyższy VAT po to, żeby armia urzędników rosła, to znaczy, żeśmy przekroczyli pewne rozsądne proporcje liczby urzędników w państwie i trzeba ten proces zatrzymać i odwrócić, a przypomnę, że ostatnie 3 lata to jest najszybszy, najszybszy przyrost liczby urzędników w historii Polski. Przy spadku efektywności ich działania, o czym żeśmy już Badania OECD pokazują, że spada. Ale to jest zgodne, panie profesorze, z prawem Parkinsona, które twierdzi, że najważniejszym zadaniem biurokracji jest samo powielanie się, a nie żadne załatwianie czegokolwiek, tylko to, żeby oni byli bezpieczniejsi i mocniejsi. Tak jest. Ja w jednym z moich artykułów naukowych uzasadniam, że Polska jest w patologicznym stadium syndromu Parkinsona. A to bardzo, bardzo niedobrze brzmi. A czy istnieje realna szansa, żeby to przerwać? Bo ja również myślę, że jest i taka przyczyna, że ta armia urzędników jest po prostu beneficjentem pewnego układu, w związku z czym układ, nazwijmy to, oczekuje, że ci urzędnicy, ich rodziny, ich otoczenie, tak jak kiedyś partia i jej otoczenie, no będą popierać, nazwijmy to politycznie, tych, którzy dają, którzy karmią, sowicie wynagradzają i tak dalej. No to jest potężna grupa społeczna w Polsce, bo to jest 500 tysięcy urzędników z rodzinami, to są 2 miliony osób, rodzin, plus pewno jeszcze więcej. I dodatkowo oni są blisko miejsca, gdzie sprawy się dzieją, gdzie tworzą się przepisy, gdzie się coś opiniuje, więc mają bardzo potężny wpływ na to, jak funkcjonuje potem rząd czy klasa polityczna. I z pewnością jest to taki układ wzajemnych powiązań, który żywi się tym wzrostem gospodarczym, starając się niestety zawłaszczyć coraz większą cząstkę tego naszego PKB. I są dobrze zorganizowani, wpływowi, a naprzeciwko stoi rzesza wielu milionów drobnych przedsiębiorców, czy ludzi, którzy pracują w firmach ciężko, czasami po kilkanaście godzin na dobę, żeby zarobić na rodzinę, którzy nie są zorganizowani, którzy przychodzą do pracy i walczą o to, żeby tą pracę utrzymać, żeby może zasłużyć na podwyżkę, czy nowy kontrakt pozyskać. I w tym starciu z tą silną machiną biurokratyczną są dzisiaj niestety bez szans. I to niedobrze. Moim zdaniem właśnie klasa polityczna, czy posłowie, senatorowie, czy rząd powinni zadbać o to, żeby tą zdrową równowagę przywrócić. I ja widzę pierwszą jaskółkę, bo po raz, jak śledzę te dane kwartalne o zatrudnieniu w różnych sektorach i po raz pierwszy od kilku lat zobaczyłem, że w pierwszym kwartale
tego roku, bo te dane są dostępne, zatrudnienie w administracji przestało rosnąć. Czyli w końcu te dwa lata debaty publicznej być może w końcu obudziło i nie spada, ale przestało rosnąć. Czyli jakby można powiedzieć, pierwsza jaskółka się pojawiła i być może te zapowiedzi rządu Donalda Tuska w końcu wejdą w życie i zobaczymy spadek zatrudnienia, bo to jest patologia dzisiaj. A teraz tak, jak jesteśmy, żeby jeszcze nie przechodzić do spraw ekonomicznych, bo wszyscy pana postrzegają przede wszystkim jako ekonomistę, no co zresztą jest zrozumiałe. Pan jako, no ma bardzo, powiedziałbym, takie zdecydowaną koncepcję, jeśli chodzi o kulturę i jej rolę w życiu społecznym, co powiedziałbym nie jest częstym zjawiskiem wśród ekonomistów. Po co nam ta kultura? Znaczy, kultura jest potrzebna z wielu względów i po pierwsze, to jest tożsamość narodowa. Tak? To ona nas jednoczy wokół pewnych spraw, my się z czymś utożsamiamy, poza tym mamy swoich wielkich twórców w przeszłości i teraz, z których możemy być dumni. Jest niewiele rzeczy globalnie rozpoznawalnych, z których Polacy mogą być dumni. Podam przykład, byłem kiedyś w Malezji i w hotelu mieliśmy takie drobne spięcie, no i wezwałem menedżera. On przychodzi i chciał się przypodobać na początku. Widocznie był szkolony i mówi, a jesteś z Polski. Wiem, wy tam w Polsce mówicie po niemiecku. No, atmosfera się jeszcze bardziej pogorszyła, bo była z tego tytułu wielka awantura. Natomiast my musimy zadbać o to, żeby nasza tożsamość polska była silnie obecna na świecie, żebyśmy rozpoznawali, bo jak tak będzie, to łatwiej będzie też biznes robić. I to nie tylko jest Chopin, bo mieliśmy rok Chopinowski i się... Jest Chopin w tym wywie. Prawda, też jest. Natomiast wiele... Ja kulturę rozumiem bardzo szeroko. To są wspaniałe filmy. To są również gry komputerowe, które promują polską tradycję. Nie każdy musi się uczyć o Batmanie czy Supermanie, ale Wiedźmin to też jest polska, prawda, forma promocji, że w Polsce też tego typu historie mogą powstawać i ludzie na całym świecie mogą Polskę z czymś utożsamiać. Także wydaje mi się, że trzeba polską kulturę promować. To jest bardzo ważne. Jest obywatel dla kultury, ten ruch społeczny, który nabiera rozpędu i to bardzo dobrze. Natomiast jedna rzecz jest ważna. Ludzie kultury muszą zrozumieć, że na kulturze trzeba też zarabiać wielkie pieniądze. Że to nie jest tylko kultura dla samej kultury, ale żeby nauczyć się na tym zarabiać wielkie pieniądze, bo jeżeli na to będziemy zarabiać, to potem można je reinwestować i dofinansować polską kulturę. I takiego trochę hollywoodzkiego myślenia nam troszeczkę brakuje, żeby spróbować na końcu jeszcze postawić kropkę nad i powiedzieć, to spróbujmy na tym jeszcze zarobić ze 100 milionów dolarów. Może jakiś produkt na bazie tej polskiej kultury uda się wypromować na świecie. Ja podejrzewam, że takich produktów jest bardzo wiele, tylko no właśnie nie ma ludzi, którzy by znali technologię, jak to sprzedawać. I pewnie jest taka nadzieja, że ktoś zacznie ich kształcić, że tak powiem, we właściwym kierunku. No są, jest koncept studiów zamawianych w Ministerstwie Nauki. Być może już informatyków za dużo nakształciliśmy. Może warto zastanowić się, jakie inne rodzaje studiów warto wspierać. I być może menedżerów kultury to jest taki kierunek, gdzie warto się zastanowić, czy nie warto, czy nie rozwijać tego troszkę za publiczne pieniądze. I teraz na koniec wracamy na moment do ekonomii. Pan w wielu miejscach postuluje kwestię reformy finansów publicznych. I to wszyscy mówią, że trzeba reformować, oszczędzać, bla, bla, bla. Ja mam pytanie takie, jak to ma wyglądać konkretnie? Ja jestem bardzo konkretny w tym, co mówię. Nawet niektórzy mi zarzucają, że jestem za konkretny i to mi zaszkodzi w mojej kampanii do Senatu, bo politycy prawdziwi to powinni lać wodę, a ja tak nie umiem, ja bardzo konkretnie. Konkrety są takie, że w Polsce wiele miliardów złotych corocznie trafia w postaci czegoś, co nazywamy pomocą socjalną, ale ona nią nie jest, nie pełni tej roli, do ludzi, którzy są zamożni albo średnio zamożni. Na przykład dane pokazują, że z ulg na dzieci korzystają ludzie bogaci w pełni. Ja korzystam w pełni, prawda, mam dwójkę dzieci, a jestem dobrze zarabiającym rektorem, a kasjerka w przysłowiowej Biedronce, która ma dwójkę dzieci, jest samotną kobietą, nie skorzysta z tej ulgi, bo nie ma dochodu, od którego to może odliczyć. Dlaczego ja, jeżeli odpukać ktoś bliski umrze, będę dostawał 4,5 tysiąca złotych na zasiłku pogrzebowego, takiej samej wysokości jak osoba, której nie stać na kupno trumny. Wspierajmy biedne osoby, ale nie dawajmy pieniędzy bogatym. Badania pokazują, że stypendia naukowe dostają przede wszystkim dzieci, nie wyłącznie, a przede wszystkim dzieci zamożnych rodziców, bo ich było stać na lepsze szkoły, na korepetycje i tak dalej. I czy dopłaty do rodziny na swoim, prawda? To jest... No to jest w ogóle... Tak? No, przecież biedny nie ma zdolności kredytowej, w ogóle nie
dostanie kredytu, więc nie masz szans tego skorzystać. Tak, i podobnie ja tak mogę bardzo długo. Chore becikowe na przykład, zupełnie. Becikowe, tak? Więc też mnie zmuszono, żebym wziął, ganiali za mną w firmie kiedyś, w jednym z firm, które pracowałem, że ja powiedziałem, to jest absurd, no nie, musi pan wziąć, bo jak nie, to będzie kłopot, firma ma obowiązek i tak dalej wypłacić. Więc naprawdę to są rzeczy absurdalne, że olbrzymi strumień pieniędzy płynie do ludzi zamożnych w Polsce. I ja mówię, i nazywam, a to powinna być de facto pomoc społeczna. Więc ja mówię, ten strumień pieniędzy zamknijmy, przestajemy dawać forsę ludziom, którzy sobie dobrze radzą, są zamożni. Natomiast inwestujmy w rozwój, w wiedzę, w tą bizukę, o której mówiliśmy. Czy naprawdę pomóżmy biednym ludziom wyrwać się z zaklętego kręgu biedy? I to są bardzo konkretne propozycje. No to jest taka teza, że edukacja jest podstawową drogą do właśnie zmiany rzeczywistości społecznej, wyjścia, że tak powiem, z pewnych opresyjnych sytuacji. Czyli tak, no mamy jeden pomysł, czyli właściwie przekierować, czy właściwie zorganizować pomoc socjalną, a nie jako formy premii dodatkowej dla ludzi zamożnych. Tak, bo dzisiaj jest premia, ekstra premia dla ludzi, którzy sobie dobrze radzą, dobrze zarabiają. Co jeszcze? No, jesteśmy przy strategicznych takich rozwiązaniach. Dużych rozwiązaniach. No, z pewnością to, o czym mówiliśmy, czyli zmniejszenie zatrudnienia w administracji publicznej. To jest, przypomnijmy, Portugalia zwalnia 40 tysięcy ludzi. I to i tak nas czeka, tylko pytanie, czy to będziemy robili pod presją kryzysu finansowego, jak to i Portugalia, czy zrobimy to zawczasu, upraszczając przepisy i zmniejszając zatrudnienie w administracji publicznej. Kwestie podatkowe. W Polsce mamy podatek degresywny. O tym się mało mówi, ale warto powiedzieć. On w Polsce jest degresywny, de facto. Jak się policzy ZUS, VAT, PIT, CIT, to wszystko razem, to się okaże, że osoby bardzo bogate płacą w Polsce niższy podatek niż osoby średnio zamożne i biedne. Zresztą Warren Buffett to powiedział, on płaci 19%, a jego pracownicy 36%. I w Polsce mamy podobnie. Bardzo zamożni ludzie płacą w Polsce bardzo niskie podatki. Ja mówię, mówiliśmy wiele lat o liniowym, tylko liniowy zdefiniujmy jako wszystkie podatki łącznie w relacji do dochodu. Mówię, wprowadźmy w Polsce podatek liniowy chociaż, czyli zróbmy takie obciążenia podatkowe, żeby ludzie bogaci płacili co najmniej tyle, co płacą biedniejsi od nich i są różne. I więc to z pewnością jest potrzebne, dlatego że my samymi ograniczeniami wydatków nie zredukujemy deficytu budżetowego, który w zeszłym roku wyniósł 112 miliardów złotych w całych finansach publicznych. Trzeba będzie też system podatkowy zmieniać i tutaj niestety dla grupy najbogatszych ludzi będą musieli ponieść większy ciężar redukowania tego zadłużenia. I to jest po prostu sprawiedliwe. Wprowadźmy podatek liniowy, ale dobrze rozumiany tak, żeby bogaci płacili co najmniej tyle w relacji do dochodu, co płacą biedniejsi od nich. Dziękujemy bardzo. Życzymy powodzenia w bizuce. Dziękuję bardzo, przyda się. Bardzo mi się podoba to słowo. No i również powodzenia w starcie do Senatu. Mam nadzieję, że się uda. W Senacie potrzeba mniej polityków, a więcej ludzi, obywateli, ekspertów, specjalistów. No i miejmy nadzieję, że wielu takich trafi do Senatu w tym roku. Oby. Dziękujemy bardzo. Był z nami Krzysztof Rybiński, profesor ekonomista i rektor uczelni Wistula. Dziękuję bardzo. Udanego dnia.